Cześć, bardzo gorąco wszystkich witam. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną propozycję makijażu. Tym razem jest to look w stylu baby face, czyli coś, co ma nam zastąpić makijaż w stylu nude. Również są to bardzo delikatne, naturalne, cieliste kolory, praktycznie niezauważalne dla oczu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać taki makijaż krok po kroku, to zapraszam do oglądania. I zaczynam od nałożenia bazy wygładzającej. Jest to firma L'Oreal Studio Secret. Dzięki takiej bazie o wiele lepiej będzie mi się rozprowadzał podkład, skóra będzie bardziej jednolita i wyrównana. Baza to taka różowa pianka. Niewielką ilość rozprowadzam palcami i delikatnie rozsmarowuję. Następnie przechodzimy do najważniejszej części tego makijażu, czyli nałożenia podkładu. Ja zdecydowałam się dzisiaj na produkt Max Factor Smooth Effect. Jest to podkład nawilżający, który pięknie skórę wygładza i właśnie taki efekt nam chodzi. Nałożyłam sobie odrobinę tego podkładu na dłoń, teraz będę go rozprowadzać paluszkami, ponieważ tak jest najprościej. Zaczynam tutaj od strefy T i delikatnie opuszkami palców rozsmarowuję na zewnątrz. Technika nakładania podkładu palcami zapewnia nam idealne wtopienie się podkładu w naszą cerę, ponieważ ciepło palców pomaga jakby połączyć się skórze z podkładem. Dlatego to jest tak fajna technika, ponieważ zapewnia nam naprawdę naturalny efekt, a właśnie taki nam chodzi. Po nałożeniu podkładu przyszedł czas na korektor. Będę używała produktu firmy Rimmel Match Perfection. Taki korektor nie tylko pozwoli mi zniwelować cienie pod oczami, ale również pięknie rozświetli twarz. Nakładam go w miejscu, gdzie mam najwięcej cieni pod oczami. Robię takie małe kropeczki. I również w miejsce, gdzie chciałabym dodać troszkę rozświetlenia, więc może być to tutaj, na skroniach, w okolicy ust oraz na nosie. I teraz wszystko delikatnie rozsmarowuję. Następnie przejdę do podkreślenia kości policzkowych. To zapewni mi taki naprawdę ładny, zdrowy wygląd mojej twarzy. Będę używała takiego różu. Jest to Max Factor Flawless Perfection Blush w numerze 237. Jest to taki róż matowy w zgaszonym kolorze, który bardzo przypomina naszą naturalną kolorystykę na twarzy i nie będzie się tak bardzo rzucał w oczy. Nakładam odrobinę różu na pędzel. Nadmiar zostawiam na dłoni. I delikatnie podkreślam kości policzkowe. Możemy też użyć odrobiny na nos, na czoło i w okolicach brody. Następnym krokiem będzie podkreślenie rzęs i brwi, ponieważ ten look jest bardzo, bardzo naturalny. Nie ma tutaj miejsca na czarną maskarę, dlatego ja użyję takiego bezbarwnego tuszu do rzęs firmy Miss Sporty i ten produkt posłuży mi do podkreślenia nie tylko rzęs, ale również brwi. Delikatnie rozczesuję nim rzęsy. Oraz łuk brwiowy. Na koniec zostało nam jeszcze tylko podkreślenie ust. W pierwszej kolejności użyję takiej ochronnej pomadki Nivea Pure and Natural. Jest to miód i mleko.
I dzięki tej pomadce usta mam już pięknie nawilżone i teraz mogę nałożyć troszeczkę koloru. Ale pamiętajmy, że ten makijaż jest utrzymany w tonacji bardzo naturalnej, dlatego ja będę używała pomadki z Rimmel Nude Delight. Jest to taki beżowo-różowy odcień. I nakładam jej naprawdę odrobinę na usta. I delikatnie wklepuję opuszkami palców. Dzięki temu będzie wyglądała bardzo naturalnie. Tak wygląda skończona propozycja makijażu w stylu Babyface. Jest to bardzo neutralny makijaż, który praktycznie ma być niezauważalny dla oka. Jeżeli jest to dla Was zbyt minimalistyczna propozycja i wolicie coś bardziej zdecydowanego, to stanowi on świetną podstawę do każdego innego makijażu. Wszystkie produkty, których użyłam dzisiaj do wykonania tego makijażu, znajdziecie w drogerii Rossmann. Ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do zobaczenia w kolejnych filmikach.